Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że powolutku będziecie się schodzić. Zaczynamy dzisiaj prawie punktualnie, ale to tylko dlatego, że z gimbalem mieliśmy problem. Zaczynamy kolejny Flash Time. Ja nazywam się Peter Bielacki, jestem ambasadorem QuadLite i witam Was na kolejnej odsłonie mojego przedsięwzięcia pod tytułem Flash Time. Dla tych z Was, którzy są z nami po raz pierwszy, bo widziałem kilka nowych twarzy, Flash Time to jest studyjne spotkanie przy lampach błyskowych dla fotografów na każdym stopniu zaawansowania. To znaczy, ja bardzo, bardzo staram się ze wszystkich sił, by niezależnie od tego, czy wiesz dużo, czy wiesz mało, żebyś zawsze znalazł coś fajnego dla siebie. I za chwilkę Wam przedstawię ekipę i za chwilkę Wam pokażę setup, który dzisiaj przygotowaliśmy, ale najpierw chciałbym Was poprosić o jedną rzecz. Jako że jest pewna idea i pewna myśl, która stoi za tym, że ja robię te wszystkie flash time'y. Chodzi o to, że ja przyznam się, bardzo lubię podglądać innych fotografów przy pracy, i mam nadzieję, że to, co robię ja, to znaczy pokazując Wam Wasz warsztat, sprawi, że może Wasi koledzy też będą chcieli pokazać coś przy pracy. To znaczy, ja przecieram szlaki, Wy wiecie, jak to wygląda, wiecie, jak się to zabrać, wiecie, jak się za to zabrać, a jeżeli nie wiecie, to zawsze możecie mnie zapytać, ja chętnie udzielę Wam informacji dodatkowych. I ja mam nadzieję, że taka akcja, pokazywanie fotografów przy pracy, zbliży nas wszystkich do siebie, pozwoli nam podpatrzeć jeden, co robi drugi, nie po to, żeby komuś zabierać pomysły, tylko po to, żeby się wszyscy razem piąć, brać w gromadkę i piąć do góry. I w tym celu mam do Was apel i prośbę. Macie kolegów fotografów, bo sami jesteście fotografami, macie znajomych fotografów, proszę polajkujcie mój profil, polajkujcie i subskrybujcie mój kanał na YouTubie. Wystarczy pisać Peter Bielacki, znajdziecie. Przybijcie piątkę na Instagramie, napiszcie komentarz, żeby inni fotograficy wiedzieli, że to, co robię, jest fajne, to Wam się podoba. I na dodatek jest taka strzałeczka na Instagramie pod każdym zdjęciem czy pod każdym filmem. Szerujcie, rzućcie strzałką dalej, powiedzcie, rzućcie, rozsiejcie wici. Powiedzcie, słuchajcie, tam jest taki facet, który robi fajne rzeczy, warto na to popatrzeć, może ktoś więcej będzie jeszcze tego chciał robić. Powiedziałam o tym, że mam Instagram, bo wiecie, bo jesteśmy na Instagramie, mam kanał na YouTubie, mam blog, moja strona pod adresem bielack.photo. W menu sobie znajdziecie zakładkę blog. Każdy mój wpis, moje wpisy są dosyć obszerne, dlatego że ze szczegółami opisuję każdą swoją sesję, a kiedy tworzę te wpisy, przypominają mi się fajne momenty, więc mnie trochę tam ponosi, ale każdy mój wpis, nie bez kozery mogę śmiało powiedzieć, że to jest warsztat. Poruszam różne tematy, jeśli jeszcze nie byliście na moim blogu, serdecznie zapraszam, zróbcie to, bo naprawdę warto. I możemy powolutku przejść do tego, co dzisiaj będziemy robić na sesji. Tak jak widzieliście w reklamie, dzisiaj będziemy mówić troszkę o beauty dishach, a w zasadzie nawet troszkę więcej niż troszkę, dlatego że mam pewien pomysł związany z beauty dishami, bo nagle się okazało, że mam swoich 8 i w ten studio tam jest ich chyba z 5, ale powiedzmy, że są dwa takie, których ja nie mam, więc w sumie mam ich 10 i nie myślałem wcześniej, że zrobimy z tego oddzielny flash time, ale pomysł rozrósł się do takich rozmiarów, że to będzie bardziej 4-godzinne przedsięwzięcie i myślę, że z początkiem, może z końcem kwietnia, ale bliżej z początkiem maja, zrobimy po prostu komercyjny warsztat na temat tego, jak korzystać z beauty disha, kiedy korzystać z beauty disha i w których warunkach, przy jakiej okazji, z jakiego beauty disha. Dlatego, że inaczej świeci beauty dish srebrny, inaczej świeci głęboki, inaczej świeci biały, a inaczej świeci z gridem. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozchodzi się światło z 3 beauty dishy. To będziemy robić za chwileczkę, ale to zanim będziemy montować setup. A w tej chwili pokażę Wam inspirację, która stoi za dzisiejszą sesją. Dlatego, że jakiś czas temu wpadł nam w ręce, zupełnie przypadkiem z Małgosią wpadł nam w ręce taki gadżet, który był na tyle, po prostu żal było to oddać i żal było się tego pozbyć, chociaż to nie było ani na mnie, ja mógłbym w tym nieźle wyglądać, nie było to ani na mnie, ani na Małgosię, ale ten ciuk sobie leżał i dzisiaj go zobaczycie. I jest jeszcze jedno zdjęcie i potem następne, które zobaczyłem chyba w tamtym roku i zapisałem sobie na Instagramie. Ja Wam teraz to pokażę. Ja Wam pokażę foty, inspiracje, które stoją za... Mateusz, wykierujesz tak, żeby to było widać? To jest zdjęcie, którego ideą dla mnie było... Były dwa żółte pasy po lewo i prawo ekranu, a po środku niebieska plama, czyli dwa kolory przeciwstawne. I po środku gentleman tutaj wystrojony w zasadzie. To wygląda jak street fashion, powiedzmy. To nie jest działka fotografii, którą ja się zajmuję, ale znalazłem podobne zdjęcie już takim bardziej... klimacie studyjnym. I też zobaczcie, są dwa żółte pasy i kolor przeciwstawny do nich, czyli niebieski za głową modelki.
I oczywiście nie chciałam robić żółtego z niebieskim, dlatego że to już ktoś zrobił. Myślę, to jest bardzo fajny patent, zbuduje podobny setup. Tyle, że to będzie nasz gadżet, który dzisiaj będzie osią naszej sesji i to będzie rzecz, która dzisiaj będzie spinać wszystko to, co będziemy robić. Ten pink, w zasadzie magentowy kostium, kiedy ustawi się z tej strony, macie, to jest obrazek, zrzut z narzędzia Adobe Color. Tutaj macie ten pink, który jest pobraną próbkę z kombinezonu. Po drugiej stronie macie odcienie. To jest w zasadzie harmonia, która nazywa się split komplementary, czyli zielona komplementarna. Przeciwstawnym kolorem dla magenty będzie zielony. I my dzisiaj będziemy właśnie takich kolorów używać, ale gdyby tam był troszeczkę taki zielono-niebieski, to też by się nadał. Być może w postprocesie zrobimy coś innego, ale to jest nasza inspiracja, a to jest zdjęcie modelki, którą dzisiaj będziemy fotografować, która wysłała nam zdjęcie zaraz po tym, jak dostała od nas ten kombinezon, prawie że bojowy, bo to wiecie, taki naprawdę rasowy, różowy kombinezonik. I Magda wygląda w tym po prostu pysznie. Ja bardzo, bardzo cieszę się na to, że będziemy dzisiaj robić wspólną sesję. I to jest ten moment, w którym po prostu muszę Wam pokazać Magdę. To jest Magdalena. Magdalena dzisiaj będzie naszą modelką i jestem zachwycony z tego, jak Magda się przygotowała i co zrobiła. Gdybyś pokazał, panie kolego, tam, o ten dżentelmen, który trzyma dzisiaj gimbala, to dla tych, którzy nie wiedzą, to jest Mateusz. Mateusz generalnie jest filmowcem i drugim fotografem zawsze na naszych sesjach. Dzisiaj trzyma, jest operatorem maszyny filmującej, a tam w tym skromnym kąciku, tam o tam sobie siedzi, siedzi Małgoneta. Małgoneta jest dyrektorem wykonawczym tego wszystkiego, co my tutaj robimy i ja bez woli politycznej wyrażonej przez Małgonetę nie biorę aparatu do ręki. I w tym momencie powolutku zacznę Wam pokazywać setup, który możemy zbudować. Madzia, przepraszam. Magdalena, ja mam prośbę, gdybyś mogła pójść się przygotować, bo za chwilkę cię... Chociaż wiesz co? Nie, dokończ to, co robisz, bo to nam pewnie jeszcze 10 minut zejdzie. Cię poproszę, żebyś spokojnie się przygotowała, dobrze? Ja wam pokażę jeszcze raz zdjęcie, inspiracje studyjne, dlatego że ja postanowiłem zbudować setup, który będzie podobny, w sensie będzie miał podobne wyjście zaraz. Jak to zrobić, żeby to pokazać? Zwróćcie uwagę na to, że... czy pozwolisz, może ja rozjaśnię sobie ekranik? Może mi się to uda zrobić szybciutko. I to będzie... tutaj. Tutaj mamy zdjęcie studyjne. Dobra, tu mamy zdjęcie studyjne. Zobaczcie, że twarz modelki jest bardzo jasna, ale ten zanik światła w dół i na boki jest bardzo szybki. To znaczy, że to jest modyfikator z gridem. Znając życie... facet, który zrobił to zdjęcie, bardzo lubi beauty dishy, zupełnie tak jak ja, więc to na twarz modelki na pewno świeci beauty dishy, my zrobimy tak samo. Za nią jest rzucona jakaś plama niebieskiego światła, my zrobimy tą plamę oczywiście w kolorze przeciwstawnym do kombinezonu i ona nie będzie niebieska. Jeszcze raz wracamy tutaj. I zobaczcie, co jeszcze można tutaj zobaczyć. Przede wszystkim, w jaki sposób stworzyć te dwa żółte pilary światła za modelką. Wymyśliłem patenty w sumie 3. Dzisiaj skorzystamy z jednego z nich, ale opowiem Wam, jak można to zrobić prościej. I jest jeszcze jedna rzecz, nie wiem, czy Mateusz, czy to będzie widać. Z tyłu łokcie naszej modelki i tutaj pośladki, tam jest puszczony troszeczkę światła, to znaczy, że jest zrobiona kontra. Nie, my tak... Oj, zgasło mi. No właśnie, dobrze, to taki drobiazg. W każdym razie różnica świateł między tymi łokciami z tyłu, a między czołem jest między 1 a 2 V, czyli... Kontra będzie jedną przysłonę pełną, może dwie słabsza niż światło główne. My dzisiaj będziemy fotografować przy przysłonie 5 i 6, więc jeżeli światło główne będzie 5 i 6, to kontra będzie 4. Zobaczymy, czy to będzie za mocno, a może będzie fajnie. I teraz tak, ja Wam pozwolę sobie pokazać setup, który dzisiaj zbudujemy, bo on jest w tej chwili tak zbudowany do połowy, słuchajcie. Zacznę od tyłu, to znaczy, gdybyś Mateusz mógł pokazać, to wyciągnę. Tu jest taki wielki plastikowy, nie plastikowy, wielki namiot ze specjalnego tworzywa, do którego do środka można wsadzić lampę i błysnąć. I on jest z przodu jasny, znaczy mleczno-biały, z tyłu jest czarny. I to nazywa się, zdaje się, Lightbox marki Lasolight. I ja do tego Lightboxa wsadzę dwie lampy błyskowe, dlatego dzisiaj mamy setup na 5 lamp błyskowych, ale tak naprawdę 4 grupy, dlatego że dwa reportery 200 będą świecić w grupie C. I te dwa reportery 200, tutaj z tej strony stoi jeden, z drugiej strony stoi taki sam drugi. To są dwa reportery 200, to jest reporter 200 TTL, klasyczna wersja, nie pro, z głowicą, to się ładnie ostatnio mnie jeden kolega nauczył, że to nie mówi się Fresnel, tylko głowica Fresnel, znaczy głowica Fresnela, tak jakby Fresnel.
Będę musiał sprawdzić, dodatkowy research przeprowadzić, ale może tak być. W każdym razie, to jest plasterek magentowej folii zestawu Quadralite Parrot. Nakładam to na głowicę typu A, czyli tą standardową, która jest w zestawie. I zobaczcie, co się stanie. Od przodu mamy pełne pokrycie głowicy i filtra, ale od góry tutaj jest, widać, że tutaj będzie dziura, prawda? I tutaj na pewno będzie światło uciekało. Tak samo od dołu jest taka sama dziura. Ja tu zdejmę, żeby to swobodnie manewrować. Tutaj będzie dziurka i to światło będzie uciekać w dół. I tak samo światło będzie uciekać od góry. I najpierw myślałem, że to będzie kłopot. Oczywiście wystarczy założyć większą folię, ścisnąć gumką i jesteśmy w domu. Ale kiedy poczyniliśmy pierwsze próby, okazało się, że to bardzo fajnie wygląda. I po prostu zostawimy to, skorzystamy. Dobra, czyli tak, mamy dwa reportery 200, bo po drugiej stronie jest dokładnie taki sam reporter 200. Zamykamy, żeby zapobiec tutaj rozlewowi światła na boki. I te dwa reportery 200, które będą w grupie C, znaczy one są w grupie B, B jak background, kiedy one błysną, cały ten lightbox rozbłyśnie kolorem takim właśnie różowym, magentowym. I jeśli po środku postawimy po prostu flagę, to mógł być V-flat, ale w tym studio nie mamy jeszcze V-flatów. Tomasz, jeżeli jesteś na live albo będziesz oglądał, bardzo, bardzo proszę, koniecznie jak tylko zdobędziesz materiały, dzwoń, ja przyjeżdżam i robimy. Możemy nawet live'a z tego zrobić, od razu coś pofotografujemy. W każdym razie w tym studio są dwie flagi. Czyli ja powiedziałem, że dzisiaj jesteśmy w tym studio, w miejscu, w którym jest wszystko dla nas fotografów. Kiedy mówię, że nie mam V-flatów, to dlatego, że do tej pory nikt ich nie potrzebował i ja dzisiaj chciałbym mieć. I znając Tomasza, kiedy ja na live mówię, chciałbym mieć na przykład mniejszy statyw, to na następnym miesiącu, kiedy robię następny flash time, to już mam te dwa statywy, więc one są, więc liczę na to, że z Tomaszem zrobimy V-flaty. A tak naprawdę jest tu takie zatrzęsienie sprzętu, że ja korzystam, chociaż mój setup może wam się wydawać rozbuchany, bo tu 5 lamp, wiecie, nie? Ale to jest naprawdę 10% tego, co tutaj naprawdę jest i co tutaj można zrealizować. Gorąco, gorąco polecam Sen Studio, bo jest po prostu na full wypasie. Wracamy do rzeczy. Z tyłu mamy boks, który zabłyśnie nam filtrami schowanych w środku reporterów. Tu z przodu postawiliśmy flagę. To jest taki fajny, bardzo, bardzo sprytny patent, który się bardzo łatwo przenosi i ustawia. To wygląda tak w ten sposób, że z jednej strony to jest białe, taki reflektor, z drugiej strony jest czarne. A jeśli chciałbym na przykład zamiast flagi czarnej zrobić reflektor, to wystarczy to nagiąć i założyć to drugą stroną. To zajmuje chwilkę czasu, więc nie będę wam tego pokazywał. I mamy wtedy dodatkowy przestawiany duży, dwumetrowy reflektor, ale my dzisiaj będziemy korzystać z czarnej flagi. Naszą Magdalenę postawimy tutaj i możecie sobie wyobrazić tak, że tam z tyłu, gdzie widzicie w tej chwili to takie jasne, kremowe, czy tam ecru, to stanie się różowe. Za Magdą będzie czarna przestrzeń. Tutaj na wyciągnięcie ręki podwiesimy na pantografię Atlasa 400 Pro TTL z Beauty Dishem i to będzie światło, które prześwietli jej twarz i piękne zielone usta i to będzie taka bardzo, bardzo fajna kontra. Tutaj mamy kolejny wynalazek. Ja go nie bardzo chcę dotykać, dlatego że mam tutaj reportera 200 też z klasyczną głowicą, tą Fresnela, bo ta głowica ma najwięcej mocy światła. A jako, że jest to dosyć odsunięte daleko od tła i mam tam wciśnięte mocne gobo, znaczy takie z niewielkimi otworkami, tej mocy lampy, ten reporter 200 chodzi na pełnej mocy. Ja w zasadzie nigdy w życiu tak nie błyskam. Dzisiaj błyskamy. Gdybyśmy błyskali w takich warunkach, jak my zwykle robimy zdjęcia, czyli w półmroku jakiegoś korytarza, to wtedy reporter chodziłby na połowę mocy albo jeszcze mniej, ale dzisiaj chcemy wam pokazać to, co tutaj robimy, więc są światła zaświecone. I to będzie lampa w grupie D. D jak dodatkowa lampa, a w grupie C jak kontra, to śmieję się oczywiście, to jest kontra, strip box i z tyłu mamy też reportera 200, nie, przepraszam, podejdziesz Mateusz, bo z tyłu nie jest reporter 200, nie, znaczy nie osadziłem reportera 200, tylko mamy strobosa V1. Z tego powodu, że Mateusz po prostu miał go w torbie, ja mam swoich 5 lamp noszę, ale piątą mam taką mniejszą dodatkową, taką efektową i ona nie miała wystarczająco dużej siły, tutaj jest na połowie mocy, będzie chodził w ramach kontry strobos V1. To jest oczywiście to jest ciekawostka dla tych, którzy myślą nad systemem i wyborem lamp. To jest speedlight, czyli lampa do zamocowania systemowa na aparat. I to jest lampa Mateusza. Mateusz w tej chwili posługuje się aparatem marki Sony. My dzisiaj będziemy fotografowali
Canonem, aparatem innej marki, że tak powiem, ale nie ma najmniejszego problemu, by z jednego nawigatora posługiwać się strobosami dla wszystkich systemów. Każda lampa może być w innym systemie. Reportery i atlasy oczywiście są absolutnie multisystemowe. I teraz rzecz, którą chciałbym Wam pokazać, chociaż może najpierw koło kolorów, żeby było, na każdym flash time jest koło kolorów, więc niech będzie tak. To jest nasz kolor podstawowy. Może nie ta czerwień z góry, ale to ten róż po środku. Dla tych, którzy się zastanawiają, jak to nazwać, czy to jest magenta, czy to jest fuksja, niech to będzie różowy. Przeciwieństwem, czyli kolorem komplementarnym, dopełniającym do kolorów, czyli kolorem, który stoi po drugiej stronie koła kolorów, jest zielony. I dlatego Magda ma zielone usta, a tutaj mamy przygotowany zielony filtr, który wsadzimy w gobo i nasza scena będzie wyglądała w ten sposób, że z tyłu będą dwa pilary różowego światła, po czym będziemy mieli czarny panel, na który będziemy rzucali obrazek z gobo przez zielony filtr, więc będzie tam różowe, tu zielone. Przed tym będzie stała Magdalena w bardzo, bardzo różowym i skoncentrowane światło Beauty Disha będzie pokazywać jej usta, które są zielone. I czyli będzie takie zielone, nie tak, różowe, zielone, różowe, zielone. Ja po prostu już wiem, że to będzie fajnie wyglądało, bo oczywiście zanim puściliśmy live'a, musieliśmy zrobić kilka zdjęć na próbę. I jeszcze dwa słowa. Jeszcze dwa słowa a propos tego, czym będziemy fotografować, bo ci, którzy mieli okazję oglądać mojego flashtime'a jednego czy drugiego, wiedzą, że fotografowałem Olympusem, fotografowałem aparatem marki Sony. Ostatnie dwa flashtime'y robiłem aparatem marki Canon i to był 5DSR, taki bardzo studyjny aparat, który jest na wyposażeniu ten studio. Jeżeli ktoś nie ma własnego sprzętu, Tomasz ma dwa aparaty marki Canon zawodowe, komplet obiektywów i Canona i Sigmy. Wystarczy się mówić, oczywiście to jest rzecz do wypożyczenia i one są wtedy do użyczenia na sesję, ale dzięki uprzejmości PhotoPlus dzisiaj będę fotografował Canonem, który się nazywa Canon R i ja miałem ten aparat, dostałem w piątek i słuchajcie, w tej chwili to bardzo, bardzo źle brzmi, bo ja zawsze mówiłem, znaczy to co zaraz powiem źle zabrzmi, bo ja zawsze mówiłem, śmiałem się z Mateusza, że mi Canon parzy w ręce. I to jest najprzyjemniejszy w pracy aparat, który do tej pory miałem w ręku. Od 2012 mamy Nikona? Mieliśmy Nikonów w sumie 3, 4, 5. W sumie to miałem ich pewnie ze 6 różnych. Własne mieliśmy 4. I ja byłem absolutnie zatwardziałem Nikoniarzem, dopóki z pewnych względów mi ta miłość przeszła. Potem bardzo mi się podobał Olympus. Po czym też podobał mi się Sony, pełna klatka. Ale kiedy ja fotografuję w studio, a to robię najczęściej, ja robię bardzo mało zdjęć. Z takiej sesji, która na przykład z klientem, która trwa 3 godziny, przynoszę 80 zdjęć do domu, dlatego że moje fotografowanie wygląda w ten sposób, że ja przymierzam, układam modela, robię zdjęcie, odkładam aparat na stół, przyglądamy się, co z tego wyniknie, myślimy o poprawkach, biorę aparat do ręki, pozujemy modela i robimy kolejne zdjęcie. I w przypadku aparatu Olympus i jeszcze bardziej Sony, pokrętła są w takich miejscach, że gdy biorę aparat do ręki, to zawsze coś przestawiałem. Oczywiście można się tego nauczyć, można tego pilnować, tylko to była kolejna rzecz, o której musiałem myśleć, zamiast myśleć tylko o tym, jak skupić się na moim modelu. I słuchajcie, mój ukochany guzik w tymże aparacie to jest guzik, który blokuje funkcję przestawiania wszystkich ustawień aparatu. Ja sobie ustawiłem aparat na 1/200 część sekundy, mówimy o migawce. Mamy ISO 100 i przysłonę 5.6. Wcisnąłem guzik lock i ja mogę w tej chwili go odkładać, brać i on się w ogóle nie przestawi. I to jest świetna rzecz. Z PhotoPlusem ja mam taką sympatyczną, w zasadzie z Mateuszem mamy taką sympatyczne wspomnienie. W 2019 roku, zupełnie niedawno, w maju, byłem zaproszony, by poprowadzić warsztat na takiej ogromnej imprezie, którą PhotoPlus zorganizował. To się nazywało Targi Ekspozycja Plus 2019 na Tauron Arenie. My pojechaliśmy do Krakowa, z Mateuszem zaplanowaliśmy marszutę tak, żeby być 3 godziny przed moim warsztatem, po to, by się z wszystkimi przywitać, zbratać. I był straszny wypadek na autostradzie i po 2 godzinach stania w korku Mateusz stwierdził, że albo jedziemy pod prąd i wracamy chybcikiem, albo nie przyjedziemy. Więc ja wpadliśmy tam na ten warsztat 5 minut przed rozpoczęciem, więc ja się rozbierałem przed publicznością, bo... dobra, w każdym razie dzięki uprzejmości PhotoPlus mamy dzisiaj mamy okazję korzystać z aparatu. Oni mają, ja nie wiedziałem o tym. PhotoPlus ma wypożyczalnię sprzętu. Słuchajcie, to jest kapitalna rzecz. Jeśli macie ochotę coś przetestować, owszem, trzeba zapłacić kaucję,
i bierzecie sprzęt spokojnie, nie to, że w sklepie sprzedawca patrzy wam na ręce, tylko można, można z tego swobodnie korzystać. Tak na marginesie Fotoplusa, Fotoplus ma jeszcze chyba do końca marca, czyli już niewiele zostało, taką akcję, która nazywa się Wietrzenie Magazynów, hashtag Wietrzenie Magazynów. Zajrzyjcie do nich na stronę, bo można fajne promki wyhaczyć. I wracamy do głównego tematu dnia, czyli do Beautylicious. Pozwolisz, Mateusz, tutaj? Ja przygotowałem sobie dzisiaj 3 Beautylicious, które dzisiaj przymierzałem. I zacznę od prawej. Ten mały tutaj to jest 42-centymetrowy srebrny Beautylicious. To jest Beautylicious, który jest na wyposażeniu studia. Ja mam w zasadzie identyczny, tylko Speedring ma troszeczkę inny. Mam identyczny i to był mój pierwszy beauty dish, który kupiliśmy, kiedy z Małgosią fotografowaliśmy, robiliśmy fotografię produktową. I on leżał ze 3 lata albo 4, bo on się w ogóle nie nadawał do fotografii produktowej, albo ja nie potrafiłem go użyć. Catchlight okrągły na butelkach, to nigdy dobrze nie działało. I powiem wam tak, ja przyglądałem się na najpopularniejsze beauty dishe, na przykład na Allegro, i to jest najpopularniejszy model, który schodzi w największych ilościach. Tak samo wśród, kiedy robiłem sondę, bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy wzięli udział w mojej sondzie. To jest bardzo dla mnie cenna wiedza, żeby wiedzieć, z czego korzystacie. Patrzę, że 20 minut już gadam. Dobra, skracamy się. W każdym razie, moim zdaniem srebrny beauty dish jest bardzo trudnym, wymagającym modyfikatorem. Jeśli naprawdę nie wiesz, do czego go użyć, to ja nigdy przez wiele lat, przez wiele lat robiłem zdjęcia różne, testowałem i nie byłem z tego zadowolony, bo nie wiedziałem, jak go użyć. W tej chwili używam go bardzo często, ale to bardzo często. Zresztą widzieliście, ja przynosiłem do ten studio swój, bo ten tutaj wisiał pod ścianą, nawet nie wiedziałem, że jest. To jest beauty dish, którego jest bardzo trudno użyć, ale jeśli człowiek wie, jak go użyć i zrobi to odpowiednio, efekt jest bardzo fajny. Najlepszy przykład, który mógłbym powiedzieć, to jest, mam taki flash time, co prawda na Facebooku jest film, ale mam na blogu wpis z Kamilem Krzanem, zawodnikiem futbolu amerykańskiego, takie bardzo zielone zdjęcia, zawodnik w zielonej koszuli i tam właśnie świecę dokładnie takim, tylko z gridem mu w twarz. I co ja bym chciał wam pokazać? Pozwolę sobie zrobić tak. To jest mój absolutne ukochane dziecko, to jest Atlas 400 Pro TTL. Prawdę mówiąc, z funkcji TTL korzystaliśmy z Mateuszem tylko raz przez te lata, dwa, co go mam. Ale to dziecko ma to do siebie, ja teraz błysnę pilotem, że ma bardzo mocną żarówkę pilotującą. Ja ją teraz włączę, żebyście zobaczyli, na ile to jest jasne światło. I teraz wam pokażę, co z tego można i w jaki sposób można to wykorzystać. Małgosiu, kochanie, czy możesz mi zgasić tutaj światło? Zrobi się troszkę ciemniej, ale to dlatego, że ja chcę wam pokazać, w jaki sposób rozchodzi się światło w takim beauty dishu. Podejdziemy do takiego panelu. No dobrze. Powinienem wspomnieć pytanie do was, bo mogę to za chwilkę powiedzieć. Czy wiecie, jak jest skonstruowany beauty dish? Bo według ankiety, którą robiłem, połowa z was ma beauty disha, a połowa z was nie ma, więc pytanie, czy ci, co nie mają, nie wiedzą, znaczy nie mają, bo nie chcą, czy nie wiedzą, co to jest? Jeśli pojawi się parę pytań, Mateusz, mam prośbę do ciebie, po prostu powiedz, że ludzie chcą, że widownia sobie życzy, żeby pokazać, jak wygląda ta płytka deflektora, która jest najważniejszą częścią, to zaraz to zrobimy. W każdym razie, beauty dish zasłania żarówkę tą płytką, którą widzieliście wcześniej, ja za chwilkę ją zdejmę, wam pokażę, i to jest ten cień tutaj. To jest ten cień tutaj. To jest cień, który rzuca płytka deflektora. Czy jak ja bym to pojechał, to cię oślepi? Czy da radę to pokazać? To jest metalowa płytka, która zasłania bezpośredni blask żarówki, a cała scena jest oświetlona tylko tym ringiem światła dookoła. I teraz. Beauty dishem należy świecić w ten sposób, że ten cień musi być... Oj, przepraszam, jak ładnie brzmi. Pięknie. Cień tej płytki musi być na twarzy modelki, a modelka ma piękną poświatę, dlatego że to światło dookoła ją oświetla. I teraz zobaczcie, im dalej się człowiek odsunie, ten cień staje się coraz większy i światło beauty disha gaśnie. Mówi się o tym, że najpiękniejsze światło beauty disha jest maksymalnie do 2 średnic beauty disha w sensie odległości od twarzy, czyli ten ma 40 cm, więc 80 cm to już jest za dużo. Najfajniej to było z takiej odległości im świecić. I to jest, przyjrzyjcie się uważnie, jak wygląda światło, jak wygląda cień, bo za chwilkę będziemy robić porównanie i lecimy dalej. I teraz. Wszyscy wiedzą, czy że mam powiedzieć? Ja mam odpowiedzieć. To opowiadam, oczywiście, że tak. Mogoniu, kochanie, czy możesz poprosić... Znacie film pod tytułem, czy może światło? Aziz, light! Jest taki film, który nazywa się Piąty element, Luc Besson. Uwielbiamy z Małgosią ten film i co parę lat do niego wracamy. On ma już
No, to jest w starym kinie w zasadzie dzisiaj, ale dalej jest fajny i bardzo, bardzo wam polecam. I teraz, jakiś czas temu zobaczyłem, że Quadrilite, moja firma macierzysta, że tak powiem, ma w ofercie coś, co się nazywa Deep Beauty Dish, głęboki beauty dish. I ja jestem, no powiedzmy to wprost, przyznam się przed wami, ja jestem fotograficznym nerdem. Po prostu mnie modyfikatory fascynują, ile aparaty chciałbym, żeby mi nie przeszkadzały. I ten dzisiejszy jest fajny, bo jest dla mnie kompletnie przejrzysty. To jeżeli chodzi o modyfikatory, to mi się po prostu oczy zaśmiały, chcę. Dostałem ten beauty dish i przyznam się, on wymaga jeszcze więcej testów z mojej strony. Ten ma 42 cm, ten ma 45 cm. Czyli w sumie niewielka różnica w średnicy, ale zobaczcie, jaka jest duża różnica w głębokości. Może tak pokażę. Tak widać to, że ten jest głęboki, ten jest naprawdę głęboki, a ten jest płytki. Przy tej samej i teraz. Najważniejszą częścią beauty dishu jest płytka deflektora, która zasłania lampę. To można zrobić w ten sposób. W niektórych beauty disha można to zdjąć łatwo, w niektórych trudniej. W tej chwili mamy zwykły, płaski, szeroki reflektor. Tutaj by była lampa i świeciłaby palnikiem w twarz. I to jest płytka, która sprawia, że światło lampy pada na tą płytkę, odbija się od niej. Ja to spróbuję tylko zamasować tak, żeby nie skrzeczeć za bardzo. Światło lampy pada tam, pada na deflektor, odbija się od niego, czyli w tej chwili już mamy bardziej zwiększone światło, rozprasza się równo po całym beauty dishu i dopiero stąd światło leci do góry. I to jest idea świecenia beauty dishem. Prawdę mówiąc, nawet softbox, kiedy założy się deflektor, można zmienić softbox w beauty dish. I teraz. Ja byłem bardzo, bardzo ciekawy tego, jak świeci głęboki beauty dish, no bo wiecie, to jest naprawdę, ten deflektor jest dosyć daleko. No i nie ma nic lepszego niż przekonać się na własne oczy, w jaki sposób rozchodzi się światło właśnie w takim wynalazku. I ja to zrobię teraz, wam pokażę. Pamiętacie tamten cień? Dziękuję ci, Małgosiu. I teraz zobaczcie, jak wygląda światło beauty disha głębokiego. Mamy trzy warstwy światła. Na samym środku mamy dosyć skoncentrowane światło, które powstało przez to, że głęboki beauty dish ma konstrukcję, a w zasadzie kształt paraboliczny i światło z krawędzi skupia się do środka, po czym mamy warstwę troszkę cienia i mamy wąski pasek, który tworzy glow na twarzy modelki na przykład. To jest bardzo interesujące, ale światło, które wymaga przygotowań. To nie jest klasyczny beauty dish i nie myślcie o tym, że można go używać jako klasycznego beauty disha, dlatego że ten centrum to jest najjaśniejsze miejsce, w której świeci ten beauty dish, to bardziej przypomina soczewkę Fresnela, a w zasadzie powinno się mówić jak Fresnela, niż beauty dish. Zobaczcie, co się dzieje, kiedy odchodzę. Środek jest dalej najjaśniejszą częścią planu, a kiedy podejdę bliżej, to jest interesująca rzecz. I teraz pokażę wam jeszcze jedną historię. Mogę światło, Mogusiu? Beauty dish, którym będziemy świecić dzisiaj, to jest beauty dish, który nazywa się Wave Beauty Dish. To jest modyfikator marki Quadrilite. I on jest powyginany w taką bardzo, bardzo charakterystyczną falę, dlatego nazywa się Wave. I model, który ja mam, znaczy egzemplarz, który ja mam, to jest prawdę mówiąc jeden z pierwszych modeli takich prototypowych. Stąd może nie wszystko wygląda tak ładnie i jest po prostu użyty częściej niż rzadziej. Ale chciałem wam pokazać jedną historię, na którą muszę wam zwrócić uwagę. Znaczy, muszę zwrócić uwagę. W momencie... Czekaj, gdzie to mogę położyć? Dobrze. W momencie, kiedy kupuje się modyfikator wyższej klasy, producent od razu myśli o tym, że może się okazać tak, że zmienisz system z lampami, a taki beauty dish kosztuje jednak swoje pieniądze. Więc tutaj jest taki system, który się nazywa wymiennym speed ringiem. Kiedy kupujecie beauty dish, on przychodzi w takiej postaci, że nie ma tego speed ringu. I taki speed ring to jest oczywiście rzecz, którą można nabyć z różnym mocowaniem. To jest akurat mocowanie Bowens, czyli są trzy wypustki, które wpadamy w lampę, zasuwamy. Ale są tak samo na stronie, to kosztuje 40 zł. I kupując od Quadrilite taki właśnie beauty dish, musicie sobie dokupić taki jeden element i wtedy całość wygląda w ten sposób, że możecie mieć mocowanie typu Bowens, albo Elinchrom, albo Broncolor. Wkładacie, zakręcacie.
Tak, zrobimy w ten sposób. Hop. Hop. I już. I to jest gotowe. Ja w tej chwili, czy wiesz co, zamontuję tutaj mojego Atlasa, którym będziemy i to już podwiesimy za chwilkę, ale pokażę Wam, jaka jest różnica w blasku tego Beauty Disha. Ja to sobie stanę. Czy możesz pokazać, jak to wygląda? Zobaczcie, jak fajnie światło rozchodzi się na tych pierścieniach. To fajnie wygląda, a teraz pokażę Wam, jak to wygląda tutaj. Zauważcie, bo teraz już wiecie, na co patrzeć, że cień deflektora nie jest jednorodny i w środku jednak jest taka delikatnie mocniejsza poświata. Ona nie jest tak mocna jak w Beauty Dishu, tym takim zupełnie głębokim. Ona jest dużo słabsza. Tak samo ten pierścień światła, który będzie sprawiał, że modelka po prostu będzie lśnić, też jest dosyć szeroki, więc ten Beauty Dish jest dużo, dużo bardziej uniwersalny niż ten tak zwany Beauty Dish głęboki. I gdyby to był Beauty Dish biały, który też mam i tego elementu rozjaśnienia na środku, prawdę mówiąc, w Beauty Dishu białym nigdy bym się nie dopatrzył, gdyby nie to, że miałem okazję bezpośrednio porównać srebrny z białym. I to jest właśnie powód, dla którego mogło się zaświecić światełko. Ja go teraz podwieszę tutaj i będziemy za chwilkę z niego korzystać. Ja sobie jeszcze oczywiście założę na niego grid. Chociaż nie, grida założymy dopiero wtedy, kiedy zrobimy zdjęcie naszej Magdalenie i to będzie już za momencik. Słuchajcie, ja mam w tej chwili swoich 8 beauty dishy i gdyby nie to, że mam ich po prostu aż tyle w jednym momencie i mogłem wsadzać swoją lampę i przyglądać się, jak się światło rozchodzi w jednym, drugim, w białym, w srebrnym, w składanym, w metalowym, jest to wiedza, której tak naprawdę nie posiadłbym, gdybym nie posiadał dostępu do tych wszystkich wynalazków. I to jest powód, dla którego chcę zrobić nie tyle flash time, bo to pewnie będzie trwało 3, może 4 godziny, tylko faktycznie komercyjny warsztat. I owszem, on będzie kosztował, przypuszczam, że 200 zł, ale za to ktoś, kto będzie w takim warsztacie uczestniczył, zobaczy to wszystko po kolei. Na przygotowanej modelce będziemy badać, jak to światło rozchodzi się nie tylko na ścianie, bo to jest banał, ale też jaki wpływ na światło sceny ma Beauty Dish, po czym na grupie tajnej facebookowej będziemy sobie te wszystkie zdjęcia, bo ja oczywiście to spakuję, opiszę i udostępnię, będziemy je omawiać kolejno i myślę, że to będzie takie kompendium wiedzy a propos świecenia Beauty Dishem. Ja widziałem na YouTubie, zwłaszcza anglojęzycznym, wiele filmów na temat porównania Beauty Disha białego ze srebrnym, Profoto na przykład ma takie fajne live'y. Ale tu chodzi tylko, oni mają zwykle jeden rozmiar, jeden typ Beauty Disha i srebrny biały. To moim zdaniem jest mało. Nie widziałem, żeby ktoś porównywał 10 różnych Beauty Dishy w 4 rozmiarach, tak mały, średni, głęboki, w 4 rozmiarach, w 2 kolorach, składany, rozkładany. Dobrze. Myślę, że to już jest najwyższa pora, żebyśmy zaczęli fotografowanie. Pozwólcie, że ja sobie łyknę. Tak. Słuchajcie, jeżeli w tej chwili temat, o którym mówimy, bo już teraz zaczynamy fotografować i będzie modelka. Jeśli temat wydaje Wam się interesujący, to puśćcie strzałkę do swoich znajomych, którzy też wiecie, że zajmują się fotografią, że słuchajcie, robimy sesję live, to nie są oczywiste rzeczy. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące teraz sesji i one nie są bardzo długie i złożone, to możecie je zadawać, Mateusz mi je będzie czytał i ja postaram się szybko odpowiedzieć, a jeżeli będziecie mieli jakieś bardziej złożone kwestie, to w takim razie zostawcie proszę pytanie, nie zadawajcie go teraz, bo te komentarze znikną, tylko kiedy po live'ie zostawimy zapis filmu na IGTV, tam w komentarzach po prostu zadajcie pytanie i ja na pewno na wszystkie odpowiem. Dobrze. Co zrobić, jak modelka ma złą cerę? Przede wszystkim użyć dużego softboxu z bardzo miękkim, duży softbox, znaczy miękkie światło, podwójnie dyfuzowany i na pewno nie Beauty Dishem, bo Beauty Dish podkreśla wszystkie atuty urody. Jeśli ktoś te atuty ma, jak na przykład Magdalena, zaraz zobaczycie jak to wygląda, to Beauty Dish je wydobędzie, ona po prostu będzie kwitnąca. A jeżeli ktoś ma złą cerę, to się zaświecić na niego Beauty Dishem, to jest zły pomysł. Tak samo zły pomysłem jest brać Beauty Dish na cerę, znaczy na sesję z tak zwaną kobietą dojrzałą, która po prostu już swoje w życiu widziała i ta cera nie ma, no, nie ma cery takiej jak Magdalena. Magda, czy ja mogę Cię poprosić? Tak. Magda musi przyjść na swoje stanowisko do pracy. Zobaczcie na jej usta. To jest po prostu bomba. To wygląda świetnie. Ja jestem tak zadowolony z tego, co robiliśmy. Bardzo mi się to podoba. I teraz w skrócie. Jak już dobrze. Czyli tak. Mamy Beauty Dish, który na razie jest szerokim Beauty Dishem. Magda, czy możesz wyciągnąć rękę? Czy tak jest? Możesz go dotknąć, czy nie?
Dobra, świetnie. To jest beauty dish, który za chwilkę sprawdzimy, czy, znaczy zdjąłem grid, więc na pewno jego światło się pojechało. Ono będzie miało przysłonę 5,6, czyli na aparacie będę miał ustawioną 1/200 część sekundy, ISO 100 i ustawię 5,6 i światłomierzem sobie sprawdzę światło, żeby czy po prostu mam prawidłową ekspozycję. Kontra jest, w tej chwili jest ustawiona na F4, czyli jest 1 EV, 1 stopień światła, czyli jest połowy słabsze światło stamtąd z tyłu niż światło z przodu. Z tyłu mamy dwa reportery 200 TTL. Ja je w tej chwili obudzę, słuchajcie, bo lampy nam po prostu zasnęły. Dobrze, żeby nie było niespodzianek. I będę włączał kolejno. Będę włączał kolejno, słuchajcie, te lampy. Świeci, świeci ci w oczy, pięknie. Ja bardzo lubię Atlasa i lubię świecić modelkom w oczy, dlatego że wtedy źrenice robią się mniejsze, tęczówka jest ogromna i Magda ma piękne oczy, po prostu to trzeba po prostu pokazać, nie może być inaczej. My, mówiłem, będziemy dzisiaj fotografować Canonem, musimy go włączyć, to zawsze będzie lepiej działał. Dobrze. Mamy przygotowaną sesję w Capture One. Niech nam się obudzi komputer. Dobra. Czy on nie błyszczy? Tu mamy czarną klatkę. Powiedz mi, Mateusz, czy można go jeszcze może pod jeszcze większym kątem? Czy mogę go przesunąć pod jeszcze większym kątem? Będzie wygodniej widzieć? To, co tam widzicie, to, co tam widzicie... Aha, dobra. Czyli tak, widzicie przede wszystkim cień Mateusza. Tak, to jest cień Mateusza. Czyli jak... A to, co widzicie na aparacie, to jest tak zwana ciemna... Znaczy, to, co widzicie na monitorze, to jest ciemna klatka. Ja wam w tej chwili jeszcze raz zrobię taką ciemną klatkę. Czyli biorę aparat, mam ustawione jedną dwusetną część sekundy. Chcesz pokazać? Czekaj. Dobra. W trybie manualnym mamy ISO 100, 1/200 część sekundy. Balans bieli mamy ustawiony na auto, dlatego żeby ewentualnie ekran ładnie wyglądał. Mamy podpięty kablem Tether Tools aparat do Capture One'a i to sprawdza się fajnie. Dobrze. Magda, ja w tej chwili zrobię ci zdjęcie, którego nie będzie widać, bo lampy nie wybuchną, więc chcę tylko pokazać. W tej chwili zrobiłem zdjęcie bez lamp błyskowych i to jest tyle, co widać przy świetle pilota. Prawdę mówiąc, widać troszeczkę za dużo tej Magdy. Od razu wam powiem, to co widzicie na smartfon próbuje rozjaśnić po prostu czarny monitor, ale widać trochę tą Magdę. I to jest światło, które się zarejestruje i nie powinno się rejestrować, dlatego ja wyłączę pilot od... Wyłączę pilot, zrobię jeszcze raz ciemną klatkę, bo jak założymy grida, to tego nie będzie widać. Dobra. W tej chwili Magdy powinno być widać dużo, dużo mniej. O, widzisz. I to już się nadaje. W idealnych warunkach powinno być to jeszcze mniej i musielibyśmy zgasić światło w studio po prostu. Albo użyć po prostu większej przysłony, ale ja nie chcę używać większej przysłony, dlatego że nie mam drugiego reportera 400. To jest, wiecie co, do tej pory nigdy nie brakowało mi mocy w lampach. Dzisiaj jest pierwszy raz, kiedy w rzutniku, w projektorze z Gobo, chciałbym mieć mocnego, tak, prawdę mówiąc, przydałby mi się drugi Atlas. I ja będę musiał z moją firmą matką porozmawiać, że słuchajcie, drugi Atlas by mi się przydał, bo pilot, przede wszystkim pilot. Dobra. I teraz zrobimy tak. Korzystając z dobrodziejstw technologii QuadLight, ja mam jeden nadajnik Navigator X2 w trybie aplikacji nałożony na aparat i tamten jest nadajnik modelem do aparatu Canon. Mogę go pokazać, że to jest tak. To jest QuadLight, to jest Pro Canon. Mhm. A w ręku mam nadajnik od mojego Nikona i ten nadajnik jest sterownikiem do tego drugiego. Dzięki temu ja nie muszę chodzić z aparatem w ręku z tamtym nadajnikiem, tylko chodzę z tym i ten będzie wyzwalał lampy, a ja będę sobie po kolei sprawdzał światło. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, to sprawdzić, czy światło główne na naszej modelce ma faktycznie 5,6. Ono na pewno jest w tej chwili za mocne. Pozwolę, że ja sobie to sprawdzę. Ono jest w tej chwili F9, bo zdjąłem grid. Więc zdejmiemy tutaj tyle, co trzeba. I zobaczymy, czy to będzie 6,3. Jeszcze raz, dwa. Za mało. Teraz powinno być w sam raz. Dobra, zróbmy jeszcze tak na wszelki wypadek. Oj. 5,6. Dobra. Najpierw zrobimy zdjęcie z naszym
Tylko sobie sprawdzimy, bo powinniśmy zacząć budować set. A no tak, jak włączę nadajnik, to będzie lepiej działać. Uwaga. Schwyc. Dobra. Podejdziesz, Mateusz? To jest... Prawdę mówiąc, wiecie, bo ja mam dzisiaj dosyć rozbuchany pomysł na tą sesję, ale jak patrzę na to, jak to wygląda, to w zasadzie moglibyśmy tak fotografować i ja jestem pewny, że dużej części publiczności by się to bardziej podobało niż to, co będziemy robić, ale dzisiaj robimy kolory przeciwstawne, więc robimy kolory przeciwstawne. Dobra, panie Mateuszu, to było światło główne. W tym momencie zrobimy światło C jak contra, włączymy. I tutaj chcemy, żeby światło z tyłu miało F4. Ja w światłomierzu mogę sobie schować lub wysunąć tą kopułkę, która mierzy. W tej chwili ona łapie światło z każdej strony, a kiedy ją schowam i w tej stronie na przykład mierzę światło, to światło główne się nie będzie rejestrować. Ja w tej chwili sprawdzę. Mam 4-0 na światłomierzu. To tutaj widać. Widać? Widać. To jest kontra, czyli jest... Na świetle głównym mamy 5-6, jeden stopień niżej, kontra na F4. Robimy zdjęcie Magdzie, budujemy światło, nie? No właśnie nie błysnęła. Co zrobiłem? Zepsułem? Zróbmy jeszcze jedno zdjęcie. Pięknie. Teraz mamy dwa światła. Mamy światło główne, które nam pokazuje dziewczynę, plus z tyłu mamy, zobaczcie jaki mamy ring light, piękny, piękna kontrast z tyłu, który nam wyciąga modelkę. Zauważcie, że to jest dziewczyna z blond włosami w czarnym body na czarnym tle. I ją widać. Co prawda tej ręki tutaj mnie widać, ale to za chwilkę się zmieni. Dlatego, że w tej chwili włączymy lampy, które są w grupie B, jak background. I to są lampy, czyli te dwa reportery z tyłu, które są dwa reportery w jednej grupie i one będą nam błyskały z tyłu. Podejdziesz, Mateusz, tutaj do monitora, żeby pokazać, jak to wygląda? Czyli ja zrobię zdjęcie, a jak zdjęcie się zrobi, Magda bada poza. 2 centymetry w stronę, w tą stronę troszkę, proszę. Dobra, już, już, świetnie. W tej chwili z tyłu powinny nam się pojawić nasze dwa kolorowe pilary. I teraz zobaczcie, mamy piękne kolory przeciwstawne. Mamy dwa pilary różowego światła. Mamy modelkę z zielonymi ustami, no i w różowym kombinezonie. Pokażę wam palcem na monitorze. Ta kreska tutaj, ta kreska tutaj, ta kreska tutaj, ta kreska tutaj. To jest ten wypływ światła, bo głowica Fresnela nie jest prawidłowo, znaczy nie jest do końca przykryta kolorową folią. Moglibyśmy to oczywiście założyć, zakleić spokojnie, zakleić filtrem i to by załatwiło temat. Zwłaszcza, że tamte reportery działają na, ja wam zaraz powiem dokładnie, one działają na 1/32 mocy, więc tam nie ma żadnej wielkiej temperatury. Ale nie ma takiej potrzeby. To, co jest, bardzo mi się podoba. I teraz dodamy jeszcze jedno światło po to, żeby tą czarną płytkę z tyłu, która naszą tą, jak to nazwać, flagę czarną, włączymy ją. Ona jest w grupie D jak dodatkowe światło. I tu jest reporter 200 na pełnej mocy, więc musimy tu spokojnie sobie robić. Dobrze. Ja sobie tu odejdę. Okej. Okay. Magda, pięknie. Mocno zaakcentuj biodro. Świetnie. I w tej chwili to nie jest zdjęcie finalne, dlatego że chciałem wam pokazać, jak wygląda gobo. O, dobra. Gdyby ktoś się zastanawiał, o co tam chodzi, to ja mam tutaj drugi taki modyfikator, który mogę wam pokazać. On się nazywa Quadralight SN5000. Quadralight Spot SN5000. To jest drugi egzemplarz, który tam wisi. Są takie, w ten studio są takie dwa, mówiłem. Ten studio to jest miejsce, w którym naprawdę jest wszystko dla fotografów. I to jest urządzenie, które składa się z dwóch soczewek. Tam jedna soczewka jest tutaj, duża, która skupia światło, które tu zamontujemy lampę. A tutaj jest druga soczewka, która ma możliwość przesuwania do przodu i do tyłu, co sprawia, że to gobo można zaostrzyć albo rozmyć kształt tego. A tutaj jest taka specjalna szparka, w którą wkłada się holder do... Nie tak. W tą dziurkę tutaj wkłada się odpowiednie gobo. Dobrze. Ja wam pokażę, jak to wygląda, żeby nie było wątpliwości, że wszystko to, co mówię, to jest gobo z tego kompletu. Taki wzór. I to gobo wsuwa się tutaj. Zamykamy, mamy uchwyt.
To gobo wsuwamy tutaj. Tutaj zamykamy lampę i błyskamy. I z racji tego, że ten otwór jest dużo mniejszy niż pełna, nie wiem, pełna dziura lampy, lampę trzeba podkręcić dosyć mocno. Stąd mi dzisiaj brakuje mocy pilota, bo my mamy... Tam jest zamontowane gobo marki Lastolight w podobnym wzorku. Ten też fajnie wygląda, tylko tamto stwierdziliśmy, że będzie lepiej wyglądał. I teraz ostateczny element, czyli zielony filtr, który wstawimy tutaj. Czy kontra zawsze przysłonę mniej? Nie. Kontra nie jest tak, że kontra jest zawsze przysłonę mniej. To jest ciekawa rzecz. Odejdę tak, że stanę sobie w jakimś... Nie, jak stanę koło Magdy, to będę jeszcze mniej ładny. Dobrze. Kontra nie jest przysłonę mniej. Dekadę temu podobno, ja nie wiem, bo wtedy nie interesowałem się fotografią portretową, podobno mówiło się o tym, że kontrę ustawia się, czy tak samo hairlight ustawia się stopień wyżej niż światło główne. Albo nawet 2 stopnie. I ja kiedyś spróbowałem to zrobić według podręcznika i to wygląda bardzo lata 80. Po prostu to nie wygląda współcześnie, nie wygląda nowocześnie. Dzisiaj zwykle używa się kontry jako stopień mniej lub nawet 2 stopnie mniej. Ci fotograficy, których ja sobie cenię, jak na przykład John Gress, taki fotograf z Chicago, on używa kontry stopień lub 2 stopnie mniej i prawdę mówiąc ja od tego zaczynam, ale przyglądamy się zespołem na monitor i jeśli nam się wydaje, że to nie jest dobre, to albo zwiększamy lub zmniejszamy po prostu. A propos mierzenia świateł, reportery 200 z tyłu z tą kolorową folią są zrobione na czuja, bo nie było potrzeby ich mierzyć, tylko zrobimy jeszcze jedno zdjęcie. Pokażę... O właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i ja już na nie odpowiadam. W tej chwili jeszcze wyłączę kontrę i wyłączę gobo. I słuchajcie, a nie, dobra, włączę nasze gobo i włączę kontrę. Chciałbym wam pokazać, jak wygląda ta scena. To, co wam Mateusz pokazuje, to jest Canon R z obiektywem RF 24-105. To jest tak zwany kit. To jest kit do pełnej klatki. On ma przysłonę F4. Oczywiście stałoogniskowa, ale to nie jest F2.8, to jest czy F2. Canon ma taki piękny obiektyw, znaczy do tego nowego pierścienia RF. I do pracy studyjnej on się wydaje bardzo całkiem dobry i uniwersalny. Dlatego, że pozwala na tą elastyczność 24-105, a ja w studiu i tak nie używam przysłony nigdy mniejszej niż F4, 5-6. Czasami więcej. Ja nie używam 8-16, bo mam słabsze lampy, a nie chcę mi się po prostu cięższych lamp tosić. Zrobię jeszcze jedno zdjęcie. Magda, gdybyś była miła. O właśnie, buzia tutaj pięknie. Odejdę tak, żeby było widać. W tej chwili robimy zdjęcie bez światła głównego, ale buzia modelki też będzie widoczna. Czy mi błysnęły, czy on usypia? Błysnęły, dobra, rozumiem, nie ma. Nie, błysnęły, tylko wyłączyłem światło główne. I teraz pomyślcie, co by się stało. Niech wam Mateusz pokaże to, co jest. Dobra, możesz podejść tutaj. Pomyślcie, co by się stało, gdybym ja przysunął naszą modelkę do tła. Możemy tam podejść? Jak to jest daleko? I możemy nawet zrobić taki element, znaczy zrobić taki eksperyment. Przysunę flagę do tła kompletnie. Magda, czy będziesz tak miała podejść do samego końca? O właśnie, może... Dobrze. Teraz tak, światło główne i tak cię nie złapie. Ja wyłączę pilota. Chciałbym wam pokazać, że kiedy się przysunie modelkę do tła, to można zrobić zdjęcie mniej więcej takie jak zdjęcie Agaty, które reklamuje dzisiejszy Flash Time. To znaczy światło z tyłu oblałoby mi modelkę, tylko musiałbym mieć troszeczkę węższą tą flagę czarną i to różowe światło z tyłu, gdybym zwiększył jego moc, oblałoby mi z lewej i z prawej modelkę. I tak właśnie jest zrobione zdjęcie, które reklamuje dzisiejszy Flash Time. I teraz wróćmy do tego pytania, jak to robię, że gobo świeci mi tylko na tło, a nie na modelkę, tak? To oczywiście ma tyle wspólnego, że jest dosyć, to światło jest najbardziej skoncentrowane, jak tylko można. Ono się praktycznie w ogóle nie rozprasza, dlatego że tam w środku jest po prostu układ optyczny, który tego komplikuje. Czy będziesz tak miał podejść w to miejsce? A ja to postawię w tym miejscu, w którym wcześniej to zaplanowaliśmy, że będzie stało? To znaczy w tym? Dobrze, aha, no dobrze, spokojnie. To zróbmy chociaż parę zdjęć. W każdym razie, w tej chwili faktycznie to światło troszeczkę wpada na modelkę. Zróbmy takie ze 3 zdjęcia, ja wam pokażę, o co chodzi. I dlatego już mam przygotowaną kolejną flagę. O, właśnie tak. Pyk. Wszystkie zdjęcia są?
Dobrze. To zdjęcie było planowane do użycia grida, więc pozwolicie, że ja szybciutko założę grid. Będę musiał jeszcze raz zmierzyć światło na buzi modelki. Ja TTL-a używam tylko raz podczas sesji plenerowej, ale ja robię w studio, więc ja w ogóle nie używam TTL-a. W ogóle nie używam TTL-a. Tyle, że Atlas a Atlas Pro to jednak są dwie różne, słuchajcie, lampy. Atlas starszego typu, a Atlas Pro to jest zupełnie inna konstrukcja, zupełnie inne lampy. I Atlas, ten, z którego teraz korzystamy, to przede wszystkim bardzo powtarzalny kolor, co w pracy studyjnej jest dosyć istotne, umówmy się. Magda, ładna poza, mocny akcent, proszę, tak, na pośladku. Hop, trzeba mi tutaj, o tak, sobie odejdę. Jeszcze troszeczkę się cofnę, dobra, podejdź. Zobaczcie, jak znikło ta nadmiar światła, dlatego że użyliśmy grida. I tutaj mamy dużo, dużo mniej światła za to, jak usta wyszły. I teraz mamy to, co mi chodziło w tym zdjęciu. Różowe, zielone, różowe, zielone. Madzia, czy jest szansa, byś zapięła sobie kombinezon do góry? Tak, oczywiście, że tak, gdybyś była tak miła. A ja zauważyłem, że troszeczkę tego zielonego światła jednak na Magdalenie na włosach się troszkę rozmywa. Jako że to jest blond włos i na białym, po prostu na jasnym widać każdą taką rzecz. Więc w tej chwili, pozwolisz Mateusz, pokażesz? My tą czarną stroną tej flagi spróbujemy zrobić tak, by przysłonić, dodatkowo ukierunkować to światło, by szło tylko i wyłącznie na tło. Kontra dalej będzie świecić tak, jak świeciła. Ale ten moment, w którym Magda tutaj stoi, już w tej chwili Magda nie będzie widziała w ogóle tej lampy. Bo jak będzie w tym miejscu, w ogóle nie będzie widziała tej lampy, bo zasłoń. Podejdziesz? W tym miejscu? Fajnie. Ten kombinezon jest po prostu uroczy. Dobra. Przodem, tak jak... Dobra. Oczy szeroko otwarte. W tej pozie troszkę w to... Nie, dobra poza była, świetna. Ciężar ciała na jedną nogę. O właśnie, troszeczkę w tą stronę mi się przesuń. Tudu, pięknie. Buzia troszeczkę w stronę światełka, troszeczkę. Zobaczmy, jak to wygląda. Chyba zjadłem kawałek światła z jednej strony. Właśnie tak. Troszeczkę sobie... Jeszcze troszkę w tą stronę poproszę cię. Fajnie. Zrobimy kolejne zdjęcie, żeby były te dwa pilary. Dobra, pach. Żeby były dwa pilary różowego, mamy różowe, zielone, różowe, zielone. A gdybyś teraz mogła buzią prosto w stronę Beauty Disha. Dobra. Ja sobie tutaj przymierzę. Hop, patrzysz. Albo w Beauty Dishu, skoncentruj spojrzenie właśnie w Beauty Dish, tak. Gdybyś mogła, wiesz co? Tutaj gdzieś? Nie, nosek jeszcze bardziej, ale oczami tutaj. O właśnie, bo ja po prostu chcę twoje oczy widzieć. Chcę widzieć oczy, bo to jest kolor, którego żal nie pokazać. Och, jak to ładnie wygląda. Czy tam jest detal? Zobaczmy, jak ten Canon, słuchajcie, bo ja pierwszy raz w życiu robię zdjęcia tym Canonem, nie? Dostałem go w piątek, nauczyłem się nim posługiwać i w tej chwili nie muszę myśleć o tym, przepraszam, nie muszę myśleć o tym, jak go złapać, żeby podjąć ze stołu. Mocny akcent, pamiętam? O, właśnie, tak, świetnie. Troszkę niżej ta ręka. Dobra, o właśnie tak. Podejdę sobie tutaj, hop. Jak to zrobić, żeby to światełko było? Zrobimy zdjęcie. Dobra, i w tej chwili mamy modelkę z dwoma rączkami. Pięknie, świetnie. Gdybyś teraz mogła, a, to takie nawet prawie rembrandtowskie światło wyszło. Gdybyśmy teraz przystawili jeszcze jedną flagę albo wifla troszkę od przodu, to ta strona tutaj z tym białym włoskiem byłaby jeszcze bardziej przykonturowana, ale z tej racji, że założyliśmy grid, myślę, że nie ma takiej potrzeby. Za to chciałbym... Słucham? 5 minut. Dobra, mamy 5 minut, zrobimy jeszcze tylko malusieńką poprawkę. Ja podniosę troszkę...
podniosę troszeczkę do góry nasze gobo i zrobię jeszcze jedno zdjęcie, bo zastanawiam się, czy... O tak, ładna. Buzią prosto w obiektyw, proszę. O tak. Zobaczmy, jak to wygląda. Fajnie to wygląda. Chciałbym mieć zieleń nad włosami. Rękę po prawej, jak doświetlić? Rękę po prawej, czyli tą, którą ma włos. Chodzi ci o to, żeby doświetlić łokieć? Jeżeli chodzi o to, żeby doświetlić łokieć, prawdę mówiąc, można zdjąć grid albo od tej strony dołożyć jeszcze jedno światło, najlepiej strip box. Poczekajcie, ja zrobię jedno zdjęcie, dobrze? Już do tego wracam, bo to jest interesująca kwestia, jak świecić beauty dishem. Co prawda ja właśnie o takich rzeczach chcę mówić na warsztacie, bo beauty dish to nie jest modyfikator, który służy do oświetlenia... Och, pięknie. Beauty dish to nie jest modyfikator, który służy do oświetlenia całej sylwetki. Beauty dish ma zaświecić tutaj i tylko tutaj, a całą resztę trzeba doświetlać w inny sposób, innymi modyfikatorami. Mi to w tej chwili nie przeszkadza. Madzia, gdybyś mogła tutaj mocniejszy akcent na biodro. Tak, wiesz, o tak, mocno. Dobra, świetnie. A nawet gdybyś palce pokazała. O właśnie, jeszcze troszkę pokaż palców. Dobra, jeszcze mocniejszy akcent. O właśnie, mocna linia, prosto, buzia, nosek w stronę światełka, pięknie. Mhm. Uwaga. A teraz spójrz mocno w beauty dish. Troszeczkę w tą stronę oczy. O, właśnie tak, żeby białka były i... Trzy minuty zostały. Trzy minuty. Tak. Słuchajcie, zostało nam trzy minuty. To ja sobie stanę... Stanę sobie tak, obok modelki. Chociaż nie... Za każdym razem się śmieję, że kiedy stanę obok modelki, to wyglądam zdecydowanie mniej atrakcyjnie. Ale nie może być tak, to po prostu właśnie tak ma być. Dlatego, że po to bierze się talent, po to, żeby to fajnie wyglądało. Słuchajcie, ja Wam pięknie dziękuję, bo to jest wszystko, co chciałem Wam dzisiaj pokazać na live. Mam nadzieję, że to, co pokazałem, w jakiś sposób Was zainspirowało do tego, żeby robić własne eksperymenty. Mam nadzieję, że rozbudziłem Wasz apetyt na... Mam nadzieję, że rozbudziłem Wasz apetyt na fotografowanie beauty dishem i na to, ile różnych rzeczy można z nim zrobić, bo beauty dish to jest absolutnie cudowny i uniwersalny modyfikator, ale nie do wszystkiego i nie w każdej sytuacji, a czasami trzeba użyć jednego albo drugiego. I to właśnie chciałbym, prawdę mówiąc, razem z Wami sprawdzić na takiej dobrej, długiej, fajnej sesji. A w tej chwili pięknie Wam dziękuję. Jeszcze raz proszę, przybijcie lajka, dajcie znać znajomym, że jest ktoś taki, robi takie rzeczy. Ten film, który dzisiaj przed chwilką robi, znaczy to, co przed chwilką robiliśmy, za chwilkę znajdzie się na IGTV. Będzie to można sobie oglądać po raz kolejny. Ja mam nadzieję, że zbyt wiele razy się nie pomyliłem i to w miarę płynnie wyszło. Pięknie Wam dziękuję. Magdalena, Mogoneta i Mateusz. Pięknie dziękujemy.